Cześć, tu Tomek. Woda jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. W zasadzie każdy proces w naszym organizmie zachodzi z jej udziałem. Nawet niewielkie odwodnienie może mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Dlatego tak ważne jest dostarczanie jej w odpowiedniej ilości. Według ekspertów powinniśmy wypijać około 2 litrów wody dziennie. Chociaż jest to dla wielu z nas trudne, to można wyrobić sobie nawyk regularnego picia wody. Najlepszym sposobem nawadniania organizmu jest regularne przyjmowanie niewielkiej ilości płynów w ciągu całego dnia. Aby szybciej przyzwyczaić się do tego, dobrze jest mieć wodę w zasięgu ręki, na przykład w bidonie. Można też ustawić sobie przypomnienie w telefonie lub pobrać do tego specjalną aplikację. Pół szklanki wody, czyli zaledwie kilka łyków co godzinę, i mamy wykonane dobowe zapotrzebowanie. I co ważne, zwracajmy uwagę na to, co pijemy. Chociaż każdy napój składa się z wody, to jednak właśnie ta naturalna, czysta woda bez kalorii i bez żadnych dodatków powinna być głównym źródłem płynów w naszej diecie. Powszechnie wiadomo o wyższości czystej wody nad innymi napojami. Szczególnie w kontekście zapobiegania nadwadze i otyłości, chorobom układu krążenia czy schorzeniom sercowo-naczyniowym. No dzisiaj to już wszystko. Jak widzicie, już wyrobiłem sobie nawyk. W ciągu całego odcinka udało mi się wypić całą szklankę wody. Na zdrowie. Thank you.